cześć moi kochani, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o studiach. Proszę nie zwracajcie dzisiaj uwagi na moje włosy, one żyją własnym życiem. Porozmawiamy sobie o studiach, a konkretnie o tym, co chciałabym wiedzieć idąc na studia. Do zrobienia takiego filmu myślę, że uprawnia mi fakt, że już od 2 lat studiuję dziennie. Teraz będę szła na swój 3 rok, też ostatni, ponieważ jestem na studiach 1 stopnia. Idę teraz na swój 3 rok i trochę tej wiedzy o studiach nazbierałam i przede wszystkim przeszłam już przez ten pierwszy, początkowy etap strachu i pójścia do nowego miejsca. A wiem, że to jest stresujące dla wielu osób, powoli nam się ten początek roku akademickiego zbliża, więc liczę na to, że komuś to pomoże. Widzę, że pod jakimiś moimi poprzednimi filmikami z poprzednich lat, gdzie była jakaś taka tematyka około studyjna, odświeża się aktywność, więc chciałam nagrać wam taką zaktualizowaną wersję, po prostu z update'em w sumie trochę tego, ale też dla nowych osób takie, powiedzmy, podstawy też tutaj zawrę, jeśli chodzi o początek studiów. Także może nie przedłużajmy. Zrobiłam sobie całą notatkę, więc jestem merytorycznie przygotowana, z tym, że ta notatka to są moje takie randomowe myśli, więc no wiecie, ale jestem przygotowana. Pierwsza rzecz jest taka, warto iść totalnie samemu. To już mówię z doświadczenia nie tylko jakby studyjnego, ale też takiego w liceum na przykład. Najlepsze, co można zrobić, wchodząc w nowe towarzystwo, tak dla siebie, to jest pójść w to samemu, rzucić się samemu, ponieważ to sprawia, że jesteście w pewien sposób zmuszeni do poznania ludzi. Jeśli chcecie z kimś pogadać, jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć, musicie odezwać się do drugiego, innego, obcego człowieka. A zawsze idąc z kimś, kogo znacie, albo kojarzycie, albo nie wiem, nawet poznacie się przed rozpoczęciem roku, to zawsze sprawia, że ta osoba staje się waszą bezpieczną osobą i gdzieś tam z nią przestaniecie. Wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że trochę bardziej zamkniecie się na inne osoby, co oczywiście dla niektórych może być dobrą opcją, bo nie każdy chce, wiecie, poznawać wszystkich i robić wielkie grupy znajomych, ale wydaje mi się, że lepiej jest rzucić się samemu, bo na studiach jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie sporo osób, które też przyszło totalnie samych, więc na pewno kogoś znajdziecie, a przynajmniej będziecie mieć większe pole do wyboru i będzie w pewien sposób zmuszeni się otworzyć. No i też tym samym właśnie idąc na studia, ludzie prawdopodobnie nie będą się znać. Zaczynając od tego, że kierunki są ogromne, więc szanse na to, że ludzie się nie będą znać, jest też duża. U mnie akurat no, przykład moich studiów jest dosyć specyficzny, ponieważ u mnie grupa już na pierwszym roku liczyła z 25 osób. Aktualnie nasz kierunek liczy 20 osób. Cały kierunek, to nie tak, że jedna grupa rektorska, cały kierunek. Więc to trochę jest specyficzna sytuacja. Natomiast ludzie nie będą się znać. U mnie na przykład było trochę osób z Gdyni i oni się tam gdzieś kojarzyli, mieli na przykład wspólnych znajomych, ale generalnie chyba nikt się nie znał. Może były jakieś przypadki, że ktoś chodził do tej samej szkoły, coś takiego. Także nie ma się czego obawiać, że przyjdziecie i będziecie jedynymi osobami, które nikogo nie znają, bo większość tak będzie, tym bardziej, że studia to już jest ten moment, gdzie ludzie zjeżdżają się z różnych miast, no i mimo wszystko na studia już idziecie na konkretny kierunek, więc rzadko kiedy idzie się z kimś, że idziecie razem na ten sam kierunek do tego samego miasta, na tą samą uczelnię, no bo po prostu to jest już wybór, który jest stricte wasz, indywidualny i nie powinniście iść na studia, kierując się wyborem przyjaciółki, przyjaciela. Więc jak już mówimy o ludziach, ludzie będą mieć na was wylane. I to nie w takim negatywnym sensie. Po prostu ja to przynajmniej odczułam. Na studiach odczułam bardziej to, że ludzie jednak bardziej interesują się swoim życiem i bardziej są zaoferowani po prostu jakimś, nie wiem, nawet rozwojem, niż sobą nawzajem, śmianiem się z kogoś, wytykaniem kogoś. W moim odczuciu było to super. Tak samo gdzieś tam na korytarzach. Ludzie mają trochę bardziej wylane niż liceum. Ja na przykład bardziej odczuwałam takie oceniające spojrzenia i jakoś bardziej taką presję rówieśniczą w liceum niż na studiach. No pewnie wiąże się to też z wiekiem. Na studiach mamy jednak starsze osoby, też naszych rówieśników, ale zazwyczaj studia też ten wiek taki, powiedzmy, dorosły. No i też są w ogóle starsze osoby od nas, no bo są osoby, które są na studiach magisterskich, bądź w ogóle podyplomówki i tak dalej, więc są tam też starsze osoby, które tak, wiecie już, ludzie są bardziej zamknięci, swoje otoczenie, moje życie i bailando. Jeśli też chodzi o inne osoby, to inni też nie wiedzą, o co chodzi. I generalnie nikt nic nie wie. Nie bójcie się tego, że idąc na studia, nie do końca wiecie, co to są te ECTS-y, a w sumie to co to jest kolokwium, a egzamin. Ludzie też nie wiedzą. Generalnie, zwłaszcza idąc na studia takie na przykład licencjackie, bądź po prostu na początek studiów, na pierwszy rok, większość osób gdzieś będzie w waszym podobnym wieku i będzie w ogóle też pierwszy raz szło na studia. W związku z czym
No oni też nie wiedzą. Nie macie skąd tego wiedzieć, nigdy na studiach nie byliście. Tego się dowiecie w trakcie. Czasem wam powiedzą wykładowcy, czasem dostaniecie informacje, nie wiem, od samorządu, czasem pani w dziekanacie wam pomoże. Warto w ogóle rozmawiać z paniami w dziekanacie i się ich pytać, jeśli macie jakieś wątpliwości. A czasem zdarzy się, tak jak na przykład u nas, będziecie mieć takiego anioła stróża na kierunku, który był już wcześniej w tym środowisku akademickim, więc trochę więcej ogarnia. I ma rodzica, który jest wykładowcą, w związku z czym to w ogóle świetnie dużo ułatwia, bo po prostu przekazuje wam wiedzę. Może się zdarzyć tak, że u was na kierunku będzie osoba, która już studiowała, więc ma doświadczenie akademickie i wtedy ona wam pomoże, ale generalnie nie bójcie się pytać, inni też nie wiedzą i no to jest normalne, bo wy wszyscy przyszliście na te studia, więc musicie się dopiero tego jakoś dowiedzieć, także spokojnie, nie jesteście sami w tej niewiedzy. I jeszcze momentalnie zostając przy ludziach, to z moich obserwacji grupki znajomych bardziej migrują niż w liceum czy w podstawówce. W takim sensie to jest coś, co zauważyłam na drugim roku już będąc. Na pierwszym roku gdzieś tam potworzyły się jakieś grupki, ktoś z kimś i tak dalej. W sumie już na pierwszym roku trochę to bardziej migrowało i jest to bardziej takie elastyczne. Może to też jest akurat kwestia mojego kierunku, że my mamy dosyć mały kierunek, więc my i tak mimo wszystko wszyscy ze sobą jakoś przebywamy i jest to bardziej elastyczne. Natomiast wydaje mi się, iż na studiach przez to, że każdy gdzieś tam, wiecie, już idzie swoją ścieżką, to i te studia są takim trochę dodatkiem do życia, mimo że studujemy dziennie, to bardziej jest to elastyczne. Z każdym się pogada, z kimś nagle w ogóle nie wiedzieć skąd poznasz się trochę bliżej. Poznałam się bliżej z osobami, z którymi na pierwszym roku nie miałam tak kontaktu. Czy na przykład z osobami, z którymi na pierwszym roku właśnie miałam bliżej kontakt, z którymi bardziej się trzymałam, troszkę to tak wygasło, nie było takie mocne, a polepszyły mi się relacje z innymi, więc o wiele bardziej to migruje i myślę, że to też jest taka motywacja do tego, żeby nie zamykać się na znajomości. Myślę, że to jest właśnie zaleta studiów, że raczej nikt was nie odtrąci wchodząc w nową grupkę, bo to wszystko jest takie dosyć elastyczne. Zawsze macie to podłoże tematyczne, wasze studia. Naprawdę nic tak nie łączy jak jechanie jakiegoś nielubionego wykładowcy. Ojeju, to dla mnie było dużym zaskoczeniem. Dezorganizacja to normalka. Myślę, że będąc już na studiach, doświadczycie tego, że będziecie się porównywać ze znajomymi z innych uczelni, kto ma gorszą dezorganizację. W sensie, jeśli chodzi o uczelnię. Ja idąc na studia byłam przekonana, że wiecie, uczelnia to jest już level wyżej, to jest już poważne. Tu będzie o wiele lepsza organizacja niż w liceum. Nie. Nie wzięłam pod uwagę tego, że wszędzie wchodzi czynnik ludzki. I to normalne, że na tydzień przed tydzień to jest dużo. Na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć dostajecie swój plan zajęć. Że czasami nie wiadomo czegoś do ostatniej chwili. Że czasami pewne zmiany pojawiają się tak, a wy dowiadujecie się w ostatniej kolejności. Albo, że na przykład nie podawane wam są pewne informacje i czekając 3 godziny na zajęcia, kiedy idziecie pod salę, okazuje się, że ich jednak nie ma. Jest to całkiem normalne i trzeba się nauczyć z tym żyć. I myślę, że jak przyjdziecie z minimalnymi oczekiwaniami co do organizacji, to będzie wam się lepiej żyło, ponieważ po prostu nie będziecie spodziewać się niczego więcej. Tutaj bare minimum jest tak totalnie na dole. I wiadomo, to jest czynnik ludzki. Wszędzie pracują ludzie, tworzą się opóźnienia i no tak bywa, no cóż. Ale wy zawsze musicie wszystko oddawać na czas, pamiętajcie o tym. Jeden zeszyt wam wystarczy. Wiadomo, zależy od kierunku. Na takiej architekturze, oj, zdecydowanie nie. Ale na takich kierunkach typu zarządzanie w języku angielskim spokojnie jeden zeszyt wam wystarczy. No ewentualnie na matematykę. To na matematykę możecie mieć osobny. Raczej tu skłaniałabym się do jakiegoś elektronicznego narzędzia. Laptop, tablet. Bo dużo notatek będzie wam po prostu wygodniej tak prowadzić notatki. Czasem można pobrać sobie prezentacje i pracować od razu na prezentacjach. Ale generalnie no, nie ma dużo pisania. Nikt was raczej na studiach też nie będzie kontrolował z tego, jak piszecie, w czym piszecie, więc możecie pisać na wyrwanych kartkach, możecie pisać na pięknej papeterii, a możecie też pisać, nie wiem, na źle wydrukowanym horoskopie. Fantastyczny przykład. Ale generalnie nie ma potrzeby posiadania do każdego przedmiotu innego zeszytu. Zazwyczaj większość zmieści wam się w jednym grubszym zeszycie, po prostu z przedziałkami. Ja osobiście używam tableta, mam tam wszystkie zeszyty i mam teoretycznie zeszyty do każdego osobnego przedmiotu, ale to spokojnie weszłoby wszystko do jednego, bo tych notatek nie ma wiele, zwłaszcza, że dużo później opieracie się na prezentacjach, także te notatki to jest takie bardziej uzupełnienie, aniżeli typowo notatki. Zanim następne punkty, to zrobię wam jeszcze szybkie wprowadzenie do terminologii. Po pierwsze, macie kogoś takiego jak starostę, kogo wybieracie.
starosty wybieracie sami, to jest taki przewodniczący, on służy Wam za... Jeśli jest jakaś prośba do wykładowcy, jeśli trzeba się skontaktować, coś umówić, czasami na przykład starosta umawia też terminy egzaminów, to wszystko właśnie załatwia on. Jest takim Waszym buforem. To warto wiedzieć. Są na przykład grupy, w których są starości wszystkich kierunków z danego wydziału i samorząd uczniowski, ponieważ na wydziałach są samorządy, jest samorząd każdego osobnego wydziału, jest też samorząd uczelni. I warto to wiedzieć, ponieważ później na takiej grupie możecie szukać kontaktu z rokiem wyżej, a kontakt z rokiem wyżej jest naprawdę bezcenny, ponieważ może dać Wam wskazówki co do wykładowców. Przede wszystkim taka grupa jest super, ponieważ często wykładowcy pokrywają się z innymi kierunkami, więc warto mieć kontakty z innymi kierunkami, żeby po prostu dowiadywać się na przykład, a jaki jest ten wykładowca, a jak wyglądają egzaminy u tego wykładowcy. I tym bardziej właśnie szukać kontaktu z rokiem wyżej, no bo oni już to wszystko przeszli. I teraz, kolokwia, sesja, ECTS-y, egzaminy. Kolokwia równa się testy. To są testy, kolokwia zazwyczaj są właśnie zapowiedziane, są w trakcie semestru. Mamy też wejściówki, które są takimi kartkówkami. Wejściówki mogą być Wam zapowiedziane. My na przykład mieliśmy przedmiot, na którym mieliśmy wejściówki co 2 tygodnie i to było z góry powiedziane, były konkretne daty, kiedy te wejściówki będą i jaki materiał będą obejmować, więc to są takie szybkie kartkóweczki. Kolokwia są raczej już dłuższe. Egzaminy. To są po prostu egzaminy w trakcie sesji egzaminacyjnej, bądź też możecie mieć egzaminy. Wtedy to się nazywa zaliczenie, że to jest jeszcze przed sesją, ale na koniec przedmiotu po prostu. Bo egzaminy są zazwyczaj właśnie w sesji egzaminacyjnej. No i właśnie, sesja egzaminacyjna to jest po prostu okres na koniec. Mamy sesję egzaminacyjną podstawową i poprawkową. Podstawowa zawsze na koniec semestru, w trakcie której macie egzaminy, nie ma żadnych innych zajęć, zazwyczaj są to około 2 tygodnie. I później jest jeszcze poprawkowa. W sesji zimowej ta poprawkowa jest po chwilowej przerwie od podstawowej, więc to jest zaraz po sobie. W sesji letniej, no to właśnie poprawki są we wrześniu. ECTS-y? Ja dalej do końca nie wiem. W sensie ECTS-y to są punkty. Każdy przedmiot waży ileś ECTS-ów. Czyli na przykład macie mikroekonomię, która waży na przykład 12 ECTS-ów. To jest dosyć sporo. Nawet chyba nie, u mnie chyba nie było żadnego przedmiotu, który by aż tyle ważył. Ale wiem, że za granicą mniej więcej na przykład tyle ważą. I po prostu zaliczając ten przedmiot, zdobywacie te ECTS-y. A musicie zdobyć ich odpowiednią ilość, aby ukończyć studia, aby ukończyć semestr. Nie możecie mieć, jest jakiś tam dopuszczalny dług ECTS-owy, który nadrabiacie sobie później poprawiając przedmiot. Jeśli na przykład nie zdacie przedmiotu, no to nie macie tych punktów za niego, więc później możecie je odzyskać poprawiając ten przedmiot. Jedynym momentem, kiedy one były potrzebne, to był fakt wyjazdu na Erasmusa. W sensie, w momencie, kiedy wyjeżdżacie na Erasmusa, to po prostu dobieracie sobie przedmioty za granicą i ilość ECTS-ów musi się zgadzać. W sensie, nie możecie mieć, jak bierzecie przedmioty za granicą, to z nich nie może Wam wyjść mniej ECTS-ów niż macie w Polsce. Bo musicie mieć ten minimum tyle, ile macie w Polsce, żeby to się wszystko wyrównało. No i właśnie nie możecie mieć długu. 3 ostatnie punkty. Czytajcie pocztę studencką. Prawdopodobnie dostaniecie swojego takiego maila studenckiego, który swoją drogą może dać Wam dużo zniżek, na przykład do Spotify'a. Podłączając tego maila macie Spotify'a za 9,99 zamiast 29,99. Ale warto czytać pocztę studencką, bo poza tym, że są tam jakieś organizacyjne informacje, czasami informacje od wykładowców, to często są jakieś przydatne informacje od uczelni. I ja na przykład, będąc osobą, która sprawdza tą pocztę studencką parę razy dziennie, kiedyś wyhaczyłam, że jest wolontariat, w którym można wziąć udział i za udział w wolontariacie, który trwał 2 dni plus 1 dzień organizacyjny, zaliczyłam sobie praktyki, których musiałabym normalnie zaliczać 120 godzin. Więc naprawdę warto czytać pocztę studencką, bo ta informacja o tym była właśnie zawarta w takiej jednej z wiadomości, że udział w wolontariacie zalicza praktyki w danym roku, na danym kierunku. I ja byłam jak, biorę. Także czytajcie pocztę studencką. Na wykłady warto chodzić, zwłaszcza jak są obowiązkowe. Na przykład u mnie na uczelni są obowiązkowe. Teoretycznie czasami to tam różnie wygląda, ale generalnie może nie tyle, co warto chodzić. Jeśli u Was nie są obowiązkowe, to warto przychodzić sobie na przykład pierwsze 2 tygodnie i zobaczyć, gdzie warto chodzić. Bo czasami wykłady są takie stricte z prezentacji, więc jeśli nie jest wymagana obecność, to naprawdę można lepiej sobie wykorzystać ten czas. Ale czasami na przykład są wykładowcy, którzy coś dopowiadają do prezentacji, którzy powiedzą, o, słuchajcie, tu mamy taki przykład, ja mogę o to zapytać na egzaminie, to jest fajne do właśnie egzaminu i mogę zadać takie i takie pytanie. I to często są już pytania żywcem wzięte z egzaminu, więc warto wiedzieć. I często są też wykładowcy, którzy zwracają uwagę na to, że chodzicie na wykłady i to doceniają. Po prostu
widzą Was, zaczynają Was poznawać, tu się poudzielacie na wykładach. Czasami na wykładach można zdobyć dodatkowe punkty, które później Wam mogą albo podnieść ocenę, albo na przykład zwolnić z pisania egzaminu. Więc warto zrobić sobie rozeznanie, gdzie warto chodzić, gdzie nie. Jeśli na przykład wiecie, że są jakieś wykłady, gdzie warto robić notatki, to na przykład z kimś dzielić się notatkami, bo to Was po prostu może uratować. Także róbcie rozeznanie, jeśli wiecie, że wykłady nie są obowiązkowe, to nie rezygnujcie z nich tak od razu, bo po prostu to Was może uratować. I ostatnia rzecz, organizacje studenckie, koła naukowe, ogarnijcie to sobie. Ja na pierwszym roku zaczęłam się gdzieś tym interesować dopiero na drugim semestrze, do czegoś tam dołączyłam, ale na drugim semestrze zazwyczaj jest mniej pracy, więc warto nawet już w momencie, kiedy idziecie na studia, się tym zainteresować. Często na początku roku takie koła studenckie gdzieś wystawiają się, pokazują co tam, jak możecie dołączyć, co oni robią i stoją na różnych wydziałach, więc warto na to zerknąć i po prostu dowiedzieć się, bo to często są rzeczy, które nie tylko są związane z wydziałem, ale też takie dodatkowe, na przykład u mnie jest koło naukowe, czy tam organizacja studencka poświęcona Formule 1 i chyba nawet budują swój samochód. Więc warto się zainteresować, bo po pierwsze możecie znaleźć ludzi o podobnych zainteresowaniach, po drugie to jest zawsze dodatkowa wiedza, bo często takie koła naukowe gdzieś tam później współpracują z innymi albo organizują jakieś czy eventy, czy warsztaty, czy na przykład czasami są spotkania z kimś, z jakimiś osobami na przykład z danej branży. Czasami są na tyle rozwinięte koła, że możecie nawet podłapać jakąś fajną pracę. Czy generalnie zdobyć dużo doświadczenia. To jest zawsze coś dodatkowego, fajnego, co później fajnie wygląda w CV. To jest zawsze dodatkowe zaangażowanie. Duże pole do popisu. No i przede wszystkim, idąc do takiego koła, możecie poznać osoby o podobnych zainteresowaniach po prostu. I to jest dodatkowy sposób na poznanie osób z innych wydziałów, a czasami nawet z innych uczelni. Wyczerpałam swoje notatki, prawdopodobnie tematu studiów nie wyczerpałam do końca, bo jest wiele rzeczy, które na pewno mogłabym powiedzieć, które będą mi wpadać do głowy. W związku z tym, jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach i dajcie znać w ogóle, czy ten film był dla Was przydatny. Dla mnie mi komentarze pomagają zasięgiem. A jeśli nie chcecie pytać w komentarzu, to zawsze Was zapraszam na Instagrama, tam również z Wami z chęcią rozmawiam i dzielę się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Jeśli ten film był dla Was przydatny, to zaraz zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ wiem, że dużo z Was go nie subskrybuje. A tymczasem widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki, pa pa. Mua.